Cześć, witam wszystkich. Ostatnio widzieliście Mi2 w, że tak powiem, stadium wstępnym. Teraz jest już stadium bardziej zaawansowanym. Możecie teraz w tym odcinku zobaczyć już sklejenie w całość kadłuba wszystkiego, co się w nim znajduje. No i oczywiście nie tylko tego, bo też i prace przy belce ogonowej były wykonywane, więc myślę, że będzie ciekawie. No to cóż, zapraszam jak zwykle bardzo serdecznie na kolejny odcinek moich przygód ze sklejaniem modeli wszelakiego rodzaju. Miłego oglądania. Łączymy zatem elementy wnętrza naszej Mi2 w całość. Nie ma tutaj właściwie żadnych problemów. Wszystko jest świetnie spasowane. Wszystko przebiega jak należy. Myślę, że nawet osoby początkujące nie będą miały tutaj właściwie żadnych trudności. Wszystko pasuje naprawdę bardzo dobrze. No i oczywiście po umieszczeniu wnętrza kokpitu we wnętrzu kokpitu, czyli tych elementów siedzeń i tak dalej, można było połączyć połówki kadłuba w całość. Muszę to właśnie tutaj podkreślić. Jestem naprawdę pod wrażeniem spasowania tego zestawu. Teraz przyszła pora na wklejenie dodatków z żywicy. Tutaj oczywiście przypominam, żeby uważać na pył z żywicy, bo jest szkodliwy. I po ich wklejeniu, chodziło tu konkretnie o wyloty spalin, umieściłem nieco ołowiu pomiędzy nimi, tak żeby mieć pewność, że model nie będzie przysiadał na ogonie.
No bo wiadomo, byłoby to problematyczne. Należy tutaj pamiętać, żeby, jeżeli zdecydujemy się na takie dociążanie, żeby ten ołów właśnie mieścił się za tą granicą tej osłony silników, żeby nie był przesunięty do przodu, bo jeżeli użyjemy widocznie tutaj na ujęciu żywicznej osłony przedniej silników z chwytami powietrza, no to wtedy ona nie będzie pasowała. Także tak. Tutaj oczywiście raz jeszcze przypominam, żeby uważać na pył z żywicy. Będzie jeszcze oczywiście disclaimer polsko-angielski też gdzieś tutaj u góry, czy na dole, na wszelki wypadek. No cóż, element Squid Boosta udało się obrobić bez problemu i przykleiłem go klejem Tamiya ABS, ale to za chwilę zobaczycie. Tak samo jak wkleiłem też ten ołów, ten klej ma tą zaletę, tą taką właściwość, że da się nim kleić żywicę do plastiku. Świetna rzecz, bo to tak jakbyśmy mogli normalnie żywicę przyklejać po prostu zwykłym klejem do modeli. Znaczy, no nie jest to zwykły klej do modeli, tylko właśnie do takich specjalnych zastosowań. Jak z każdym rodzajem tego typu chemikaliów, trzeba z nim też uważać. Natomiast jest to wielkie ułatwienie. Przykleiłem jeszcze te takie stateczniki, jak to się tam zwie, do belki ogonowej. I jeszcze ostatnią rzeczą była właściwie taka fototrawiona osłona tego centralnego wlotu powietrza. No i właściwie to było na tyle. Teraz możecie już zobaczyć zdjęcia i później jeszcze możecie wysłuchać i obejrzeć moje podsumowanie odcinka. No i to tyle na dzisiaj, co się tyczy Mi 2. Mam nadzieję, że w kolejnym odcinku będę mógł Wam przedstawić składanie głowicy wirnika, tej, którą już tutaj zapowiadałem niejako w odcinku pilotażowym serii. No i może jeszcze jakiś paru innych detali, drobiazgów. Zobaczymy. Jak zwykle, zobaczymy, co będzie w przyszłości dopiero. Co uda się zrobić. No i cóż, bardzo Wam dziękuję za obejrzenie, bardzo dziękuję za wszystkie lajki, łapki w górę, kciuki w górę, wszystkie subskrypcje, wszystkie komentarze, za wszelką pomoc i za wszelkie wsparcie. Dzięki, trzymajcie się. Cześć.